Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Albert As. Szanowny Panie Redaktorze, mam pytanie o postać, której raczej nie darzy Pan nazbyt dużą sympatią, a przynajmniej trudno się oprzeć takiemu wrażeniu. Mianowicie chodzi o byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak patrząc na chłodno, abstrahując od sympatii i niechęci politycznych, to jednak wydaje się, że miał on pewien spryt i intuicję, przynajmniej do prowadzenia polityki międzynarodowej. Mam wrażenie, że choćby obecna głowa państwa w tym względzie wypada dość miałko. Oczywiście Aleksandra Kwaśniewskiego trudno uznać za postać krystaliczną, choćby z uwagi na wcześniejszy życiorys, ale jednak pańska niechęć wydaje się być głębsza. Zechce pan pokusić się o jakiś komentarz, uszanowanie? No oczywiście, ja nie zgadzam się przede wszystkim z pańską oceną, panie Albercie As, że pan Aleksander Kwaśniewski tu pewien spryt i intuicję przynajmniej do prowadzenia polityki międzynarodowej wykazywał. Ja właśnie go krytykuję. Uważam, że ten człowiek był prawdziwym nieszczęściem dla Polski za to, że nie potrafił nawet przy sprzyjających okazjach żadnych korzyści dla Polski uzyskać. Nie dlatego, że było to niemożliwe, nie dlatego nawet, że przekraczało to jego możliwości, tylko dlatego, że on taki właśnie ma charakter, że on uważa, że powinien się podlizywać każdemu, zwłaszcza jak chce jakieś korzyści od niego uzyskać. No i tak sobie wykombinował, że jak będzie się podlizywał prezydentowi Bushowi, no to ten z wdzięczności zrobi go pierwszym sekretarzem ONZ-u albo przynajmniej pierwszym sekretarzem NATO. Prezydent Jerzy Bush junior nie uchodził w Ameryce za tęgą głowę i chyba słusznie. Ale nawet on wiedział, że facetowi, który frymarczy interesem państwa, na którego czele stoi, to nie można dać żadnej posady, żadnej synekury, bo on każdego zdradzi. W rezultacie Aleksander Kwaśniewski nie tylko nic nie załatwił dla Polski na arenie międzynarodowej, ale w dodatku nawet sobie nic nie załatwił, bo wylądował na jakiejś posadzie u jakiegoś ukraińskiego oligarchy, bodajże żydowskiego, czy może nie żydowskiego, chociaż tam tych żydowskich od żydowskich oligarchów to aż się roi. Zresztą nawet prezydenta mają Żyda, no to już rzeczywiście lepiej nie można. Więc ja dlatego uważam Aleksandra Kwaśniewskiego za prawdziwe nieszczęście dla Polski, a jego wybór na dwie kadencje traktuję jako ilustrację zaniku instynktu politycznego w narodzie polskim. No to mam Wałęsa był prezydentem, Bronisław Komorowski był prezydentem, Aleksander Kwaśniewski był prezydentem, no, Andrzej Duda jest prezydentem. No i róbmy tak dalej, to wyjdziemy na tym jak Zabłocki na mydle. Aleksandra Karpacka. Szanowny panie Stanisławie, pytanie raczej wagi lekkiej. Jak wiadomo, ceni pan i wypowiada się ciepło Margaret Thatcher, ale czy pana szacunek do niej nie zmniejszył się odrobinę po tym, kiedy w 1995 roku poparła oficjalną kandydaturę Hanny Gronkiewicz-Waltz na urząd prezydenta RP? Nie zmienił się. Wprawdzie pani Thatcher poparła kandydaturę Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ja już nawet nie pamiętam, czy tak było, ale no, jeżeli pani tak mówi, to nie będę się spierał. Natomiast no, to wcale nie znaczy, że my mieliśmy tak głosować, jak pani Thatcher tam poparła. Pani Thatcher nie była nieomylnym człowiekiem, tylko była politykiem wielkiego formatu. No i być może właśnie dlatego panią Hannę tutaj zarekomendowała naszemu mniej wartościowemu narodowi Tobylczemu, bo pani Hanna coś tam
czy z panią Hanną wiązała jakieś nadzieje. No, ale myślę, że tu specjalnej różnicy między panią Hanną Gronkiewicz, no ona nie była prezydentem, była prezydentem Warszawy, podobnie zresztą jak pan Lech Kaczyński, no ale to nie wiemy, jakby się zachowała na stanowisku prezydenta, czy lepiej, czy gorzej od Lecha Kaczyńskiego, bo Lech Kaczyński też nie był wybitnym prezydentem, muszę powiedzieć. I ja to mówiłem nawet na antenie Radia Maryja wtedy, kiedy on żył. I kiedy był prezydentem i kiedy się już ogłosił, że będzie się ubiegał o następną kadencję, to przypomnę, co wtedy mówiłem. Wyraziłem obawę, że te środowiska, które głosowały na niego z pobudek ideowych, to właśnie nie będą miały żadnego powodu, żeby na niego głosować. Bo przypomnę, środowiska kresowe no, zniechęciły się do niego po tym, jak on nadskakiwał banderowcom. Środowiska narodowe się zniechęciły do niego i niepodległościowe po ratyfikowaniu przez niego traktatu lizbońskiego, którego, jak podejrzewam, w ogóle nie przeczytał. Środowiska związane z Radiem Maryja to nie tyle do niego się zniechęciły, co do jego małżonki, pierwszej damy, która z okazji Dnia Kobiet zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego dziennikarki, między innymi resortową stokrotkę Monikę Olejnik, natomiast ostentacyjnie pominęła dziennikarki związane z mediami związanymi z Radiem Maryja. No to wtedy właśnie ojciec Tadeusz Rydzyk powiedział, żeby nie mieszać szamba z perfumerią. No więc taki to był pan prezydent Lech Kaczyński. No ja nie należę do jego wielbicieli. Myślę, że gdyby nie zginął tragicznie w Smoleńsku, to w ogóle żadnych powodów do tego, żeby go kultem otaczać, by nie było. Gustavo Augusto, pierwsze pytanie. Szanowny panie Stanisławie, mój ulubiony polski publicysto, z którym często jednak się nie zgadzam. No to chociaż to dobre. Dlaczego tak często wychwala pan Viktora Orbana jako rzekomo dbającego o interesy swojego kraju patriotę? Przecież doprowadził on Węgry do 25% inflacji. Zubożył Węgry, a jedyne o co zadbał to swoją rodzinę, która sprywatyzowała praktycznie całą węgierską gospodarkę za bezcen. No ja nie za to cenię Viktora Orbana, inflację to i u nas ten rząd dobrej zmiany doprowadził do podobnej. No i to, ale tyle tylko, że inflacja Węgry to zubaża, a Polskę wzbogaca, jak wiadomo, bo to u nas wszystko, co robi rząd, to jest korzystne. Ja Viktora Orbana cenię za to, że on dba o interesy swojego państwa, przynajmniej na arenie międzynarodowej, to jak to widzę, bo tam ile jego rodzina, jak się wzbogaciła, czy przejęła całą gospodarkę, czy tylko połowę, to ja tego nie wiem. Jak pan jest lepiej zorientowany, widzę, bo pan tu już wie, że na pewno całą, no to nie będę się spierał. Ale za to Viktor Orban, czy nie za to, tylko mimo to, Viktor Orban dba o interesy państwa węgierskiego. Nie wyprowadza, nie popada w żadne ekstremizmy. Nie wyprowadza Węgier z NATO, nie wyprowadza Węgier z Unii Europejskiej. Ale jeżeli ma do wyboru interes węgierski i interes jakiś inny, to bez wahania wybiera interes węgierski, nawet jak nasz pan miłosierny z Waszyngtonu wolałby, żeby wybrał interes ten inny. Nasz prezydent Andrzej Duda, nasz premier Mateusz Morawiecki, ani nawet naczelnik państwa nigdy by się na takie zuchwalstwo nie odważył, a Viktor Orban, proszę bardzo, się odważa. I Węgrzy chyba to rozumieją, bo Viktor Orban co najmniej 3 razy wygrał pod rząd wybory na Węgrzech z większością konstytucyjną, czego u nas
Nikomu się nie udało z Jarosławem Kaczyńskim na czele, ani Donaldu Tusku się nie udało, a jemu się udało, więc raz można tak wygrać wybory, ale trzy razy z rzędu to już nie jest przypadek, więc widać wyraźnie, że między Viktorem Orbanem, premierem węgierskim, a narodem węgierskim jakaś nić porozumienia jest. No i między innymi polityka, przywódcę państwowego, za to też się powinno cenić. Drugie pytanie. Nie do końca odczytuję pański symetryzm względem Rosji i Ukrainy w kontekście wojny. Przecież jasnym jest, że to Ukraina została zaatakowana i codziennie giną tam niewinni ludzie. Ukraina jako państwo nie ma wobec nas żadnych pretensji terytorialnych. Za to elity rosyjskie mówią o restauracji ZSRR, a nawet Imperium Rosyjskiego po Kalisz lub Wielką Eurazję po Dublin-Lizbonę. Mówi o tym nieraz Miedwiediew, Dugin, a nawet szef Dumy Wołodin. Z góry dziękuję za odpowiedzi, życzę dużo zdrowia i nieustającej pogody ducha. No to jak pan niezbyt uważnie, widzę, śledzi to, co ukraińskie środowiska polityczne mówią. No przecież za czasów nawet prezydenta Juszczenki, nie mówiąc o dzisiejszych czasach, banderowcy byli główną siłą polityczną zarówno prezydenta Juszczenki, jak i jego tej pięknej Julii, ta Bioty, ta Batkiwszczyzna. To przecież banderowcy w czystej, z najczarniejszymi podniebieniami. I co, i oni żadnych tu roszczeń terytorialnych nie formułują, to widzę, że pan nie czytał nigdy dokumentów, jakie produkuje na przykład Światowy Związek Ukraińców w Toronto, którego no, tutaj ma wielkie wpływy na Ukrainie. Tam w tym Światowym Związku Ukraińców w Toronto to żaden kierunek polityczny poza banderowskim nawet nie ośmiela się pojawić, o czym zapewnił mnie prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, którego spotkałem w Ottawie. Więc cóż tam napisał ten kongres, znaczy ten Światowy Związek Ukraińców do prezydenta Juszczenki, kiedy chodziło o to, żeby rok 2007 uczynić rokiem obchodów operacji Wisła. Otóż tam sugestia była taka, żeby przede wszystkim te obchody operacji Wisła zorganizować na ukraińskim terytorium etnicznym. Co przez to rozumiał Światowy Związek Ukraińców w Toronto? I pan prezydent Juszczenko wcale nie brał tej odezwy przez papierek, tylko właśnie tak to wszystko zgodnie z tymi postulatami to się wszystko odbyło. Ukraińskie terytorium etniczne to jest nie tylko tam obszar Wołynia, Lwowa, ale również województwa podkarpackiego naszego, części województwa małopolskiego, mniej więcej do Nowego Sącza i części województwa lubelskiego. Więc tak to wygląda. To jest tak zwany zakerzoński kraj. Widzę, że pan o tym nie słyszał. No to panu mówię, żeby pan tutaj nie poruszał się w obszarze fikcji. Natomiast Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, to jego granice, formalnie przynajmniej, kończyły się na Bugu, czyli na linii Kerzona. No i dalej się tam nie posuwa, bo oczywiście rządy to ustanawiał. No tak mniej więcej jak tu nasz najważniejszy sojusznik też tutaj ustanawia rządy i je sztorcuje jak trzeba. Jesteśmy pod kuratelą w tej chwili nie sowiecką czy rosyjską, tylko pod kuratelą amerykańską. No i to właśnie
To widać, dopóki byliśmy pod kuratelą niemiecką, to na pozycji lidera sceny politycznej była Volksdeutsche Partei Donalda Tuska. No a jak przeszliśmy w 2014 roku pod kuratelę amerykańską, to w 2015 roku Volksdeutsche Partei spadła z pozycji lidera, a na pozycję lidera zostało wysunięte Prawo i Sprawiedliwość. Więc a co tam? No ja, Kalisz rzeczywiście był częścią Imperium Rosyjskiego przed I wojną światową na podstawie Kongresu Wiedeńskiego, ale nie wiem, czy obecnie są jakieś środowiska polityczne w Rosji, które na Kongres Wiedeński się powołują. Przypomnę, że na podstawie Kongresu Wiedeńskiego, postanowień Kongresu Wiedeńskiego, Polska była w unii personalnej z Rosją. No i do 1917 roku, dopóki Mikołaj II nie abdykował, to on miał tytuł króla polskiego, więc tak to niestety było. Ale dzisiaj nie sądzę, żeby ktoś tam, a jeśli chodzi o Wielką Eurazję, po Lizbonę, no to Miedwiediew chyba jak już jest, że tak powiem, białej gorączki dostaje od wódki, to tak może mówi, ale żeby przywiązywać do tego wagę, to myślę, że to duża przesada. Pan Aleksander Kot. Redaktorze, nie potrafię pojąć, z jaką upartością brnie pan na spotkania na żywo ze swoją narracją na temat wojny na Ukrainie, przekierowującą niemalże całą winę na USA. Opowiada pan ludziom fakty podważone już wcześniej, na przykład, że Rosjanie zaczęli gromadzić się przy granicy z Ukrainą po spotkaniu Biden-Putin. Kiedy widz zacytował alarmistyczne doniesienia władz Kijowie już z marca, kwietnia 2021 roku, wykpił pan te alarmy, tak jakby Kijów sobie to wymyślił, byleby to nie naruszało pańskiej wersji. Przytacza pan, jak to sekretarz Austin mówił o celu wojny, o osłabienie Rosji, choć mówił to już po agresji, co czyni ten cel oczywistym. Analogicznie, czy chęć osłabienia hitlerowskich Niemiec po wrześniu 1939 byłaby czymś dziwnym? Zapytam z przekąsem, czy Rosja jest winna tej wojny choć odrobinę i czy śmigłowce białoruskie w Białowieży lub wagnerowcy ćwiczący przy naszej granicy to też jest wina wszystkim poza Putinem i Baćką. No, jak pan nie potrafi pojąć, no to trudno, no ja nic na to nie poradzę. Natomiast to, że incydenty były na granicy ukraińsko-rosyjskiej, no to i przedtem też były, no przecież zażarte walki trwały na przykład w obwodzie donieckim, tam przez tydzień trwały zażarte walki, 3 ofiary śmiertelne były tych zażartych walk, to jeszcze wtedy na Ukrainie jacyś tam żołnierze ginęli, bo teraz to już żadni nie giną, tylko cywile, zwłaszcza dzieci, na które Putin jest zawzięty. Putin tak samo ponosi winę za tę wojnę, jak prezydent Kennedy w 1962 roku za blokadę morską Kuby. Kuba była suwerennym państwem, mogła się przyjaźnić z kim chciała, mogła na swoim własnym terytorium instalować broń taką, jaką chciała. No, ale prezydent Kennedy mimo to przeszedł nad tym do porządku i zachował się mocarstwowo, to znaczy wprowadził blokadę morską Kuby. W jakim celu? A w takim, żeby się nie przyjaźniła z kim chce, a zwłaszcza, żeby na swoim własnym terytorium nie instalowała broni, która się w Waszyngtonie nie podoba. No to Moskwa zachowała się tak samo w stosunku do Ukrainy i to dlatego mówię na tych spotkaniach, nie wiem, czy pan tam uważnie słucha, że są w polityce międzynarodowej dwie kategorie.
suwerenność, a jakże, ale jest też i mocarstwowość, dzięki której stan anarchii w stosunkach międzynarodowych jest porządkowany albo siłą, albo w drodze międzynarodowych porozumień. Więc no, jak ktoś nie może tego pojąć, no to ja nic na to nie poradzę, ale żeby się wypowiadać na temat stosunków międzynarodowych, czy w ogóle sytuacji międzynarodowej, to trzeba takie rzeczy pojmować. Pan Michał Sobstyl. Szanowny panie Stanisławie, mam do pana dwa pytania. Pierwsze, w jednym z cykli bądź cykieli cytował pan francuski wiersz o Joannie d'Arc. Od razu nasunęło mi się fenomenalne wykonanie tego utworu przez André Dasariego. Czy słuchał pan piosenek w jego wykonaniu? Czy zna pan historię jego kolaboracji? Był to doskonały przykład, jak Francja miotała się w usiłowaniu odcięcia się od cienia Vichy. No to nie słuchałem, ale trochę mnie tu pan zaskoczył. Francja miotała się w usiłowaniu odcięcia się od cienia Vichy. Francja w 1940 roku przegrała wojnę. Dzięki temu, że marszałek Pétain nie uciekł do Anglii, tak jak generał de Gaulle, i stamtąd nie, przez radio nie wzywał do oporu, no to tylko część terytorium francuskiego została przez Niemców okupowana, a druga część nie była okupowana. Można powiedzieć, że marszałek Pétain uratował Francję przynajmniej na jakiś czas przed niemiecką okupacją i tam nie wydał jej na pastwę gestapo, tak jak nasi umiłowani przywódcy, którzy najpierw, tak jak minister Beck w maju 1939 roku deklamował w Sejmie o honorze, a we wrześniu 1939 roku czmychnął za granicę i tyle się, tak się honor skończył. Więc ten marszałek Pétain był człowiekiem poważnym. On zresztą powiedział, dlaczego to robi. I to powinniśmy sobie zapamiętać, że marszałek Pétain powiedział, że się zdecydował na to, co się dzisiaj nazywa kolaboracją z Niemcami. A co miał robić, jak przegrał wojnę? Żeby uchronić Francję przed polonizacją. Użył tego słowa. Więc i naród francuski wcale nie odcinał się, nie miotał się w usiłowaniu odcięcia od cienia Vichy. Później oczywiście to jasne, każdy tam tego, że on to tam palił, ale się nie zaciągał, ale naród francuski marszałka Pétain w całości popierał. No już nie mówię, że tam takie były piosenki, bo to nie tylko Joannie d'Arc, ale na przykład był taki marsz z takim refrenem Marszał, no voilà, marszałku jesteśmy. To właśnie był odzew narodu francuskiego na przesłanie marszałka Pétain. Drugie pytanie. W ostatnim czasie wydawnictwo Pax wydało dwie nowe książki Chłopcy Marcina Kąckiego o środowisku korwinistycznym i Narodowcy Mariusza Sepioło. Wątpię, żeby to był przypadek, natomiast zastanawia mnie, czy redaktor Michnik boi się zbyt dużej ostentacji, żeby wydać to w Agorze. I chyba najważniejsze, jak pan sądzi, czy doczekamy się trzeciej książki, na przykład Szczęść Boże o pośle Braunie. Wtedy byłaby trylogia na miarę Sienkiewicza. No to wydawnictwo Pax. No to niech wydaje, no to dobrze. Wie pan, ja to uważam, że to nic złego. Nawet nie wiem, co tam pan Kącki pisze, czy to jest nazwisko prawdziwe, czy jakiś pseudonim, nie wiem, jakiegoś cyndla tam z Gazety Wyborczej. Podobnie jak pan Mariusz Sepioło.
Ale nawet gdyby to były prawdziwe osoby, no to nic złego, niech piszą dobrze czy źle, byle z nazwiskiem. W polityce to się liczy. Ja to dlatego też życzę panu Grzegorzowi Braunowi, żeby o nim też tutaj Michnikowszczyny napisały książkę. To wtedy pośmialibyśmy się trochę z Michnikowszczyny i tyle. No, co to nam szkodzi? Tyle naszego, co się pośmiejemy. A czy to by była trylogia na miarę Sienkiewicza, to nie wiem, bo obawiam się, że nie. Obawiam się, że pan Marcin Kącki czy pan Mariusz Sepioło oczywiście mają talent, ale chyba trochę mniejszy od talentu literackiego Sienkiewicza. Pan Olgierd Mularkowski. Panie redaktorze, 3 kodeksowe pytania, ola Boga. Pierwsze, co pan sądzi o konstrukcji naszego kodeksu cywilnego, w szczególności zobowiązań? Na tak postawione pytanie, to ja, wie pan, no, sądzę, że jest skonstruowana prawidłowo. Ja no, ostatnio nie czytałem kodeksu cywilnego, zwłaszcza w części dotyczącej zobowiązań. No, on zresztą był wielokrotnie nowelizowany od czasu, kiedy ja się uczyłem prawa cywilnego, ale muszę powiedzieć, że z przyjemnością się uczyłem prawa cywilnego, tak jak wcześniej prawa rzymskiego, bo imponowała mi logika konstrukcji tam rozmaitych instytucji. Także, no i chyba nadal tak jest. Mam nadzieję w każdym razie, że tak jest, że to nowelizacje niczego tam nie popsuły. Drugie pytanie. Jaka jest pana opinia o kodeksie postępowania administracyjnego? No to jeszcze mniej mam do powiedzenia na ten temat, bo wie pan, ja studia prawnicze odbywałem w latach 60., to już pół wieku upłynęło od tego i z kodeksem postępowania administracyjnego nie miałem przez ten czas szczęśliwie wiele do czynienia, to znaczy tam jak jakieś sprawy administracyjne załatwiałem, to rzeczywiście one się odbywały zgodnie albo niezgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, ale to w ogóle no stawia pan bardzo, jaka jest moja opinia o kodeksie postępowania administracyjnego, to jakiej odpowiedzi pan ode mnie oczekuje, że co, że dobry jest, że niedobry. No i trzecie pytanie z tego samego, że tak powiem, rodzaju. Czy kodeks rodzinny i opiekuńczy jest potrzebny? Skoro jest, to widocznie przez parlamentarzystów i poprzednich, i obecnych jest uważany za potrzebny. Bo gdyby tak nie było, to by go uchylili. To by go uchylili. Więc nie, kodeks rodzinny tam, to może można się spierać, czy niektóre regulacje tam są trafne, czy nie. Ale na przykład w zakresie alimentacji, czy władzy rodzicielskiej, no to zresztą władzy rodzicielskiej w tej chwili już nie ma. Władza rodzicielska została zlikwidowana. Został z niej właściwie tylko obowiązek alimentacyjny, więc bardzo możliwe, że wiele przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego no, ma charakter taki już czysto teoretyczny. Pan Mariusz Wisowaty, o! Czy są dla nas Polaków w ogóle jakiekolwiek dobre wieści? Mam na myśli Polaków, to znaczy historyczny naród polski. No to są. Właśnie dzisiaj, tego samego dnia, to znaczy 9 sierpnia, kiedy czytam pańskie pytanie, tego samego dnia nadałem takie nagranie właśnie z motywem przewodnim o tym, że wreszcie mamy dobre wiadomości. A jakie dobre wiadomości dla nas Polaków, znaczy historycznego narodu polskiego, to się pan dowie, jak pan wysłucha tego nagrania. I tym apelem, czy tym taką sugestią kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.